Byłam samotna, a oni mnie wzywali. Jesteś w ciąży, młoda damo. Co robić? Na razie odpocznij. Masz czas, żeby się zastanowić. Kavita, Boże! Deepali. Dobrze ją znałaś, tak? Matkę? Tak. Deepali? Nie jesteś nawet chrześcijanką. Chrześcijanie, Hindusi, muzułmanie. Wszyscy pragniemy tego samego, czyli miłości. Jezus rzekł, chodź, zanieś mnie do domu ubogich. Słyszała siostra jego głos? To moje nowe powołanie wyłaniające się z dotychczasowego. Uczniowie znaczy czele. Ciemność. Tylko ją widzę. Muszę ściągnąć umierających z ulic. Musicie dać mi dla nich jakieś miejsce. Natychmiast. Możesz zostać odrzucona przez niektórych Hindusów. Mogą podejrzewać, że chcesz ich nawrócić. Większość ludzi, gdy ogarnie ich totalne zwątpienie, porzucają marzenia. Ale nie ona. Przyjechałaś, żeby ratować ludzkość, czy tylko siebie? Co się stało? Długo by opowiadać. Dwie kobiety. Zbłądziłam, ojcze. Czemu Jezus już mnie nie miłuje? Obie mają sekret. Wiarę mogą przysłonić chmury zwątpienia. Co powinnam wiedzieć na miłość boską? Chcieliśmy cię ochronić. Tak bardzo się myliłam. W tak wielu sprawach. Po mojej śmierci te listy trzeba będzie zniszczyć. Nie wiem, na ile jeszcze wystarczy mi sił, by żyć bez wiary. Chcę być kochana. Bez miłości. Zmieniłaś się? Jeśli mój ból przyniesie ukojenie choćby jednej duszy, będę udawać przed wszystkimi, że jestem Bożym kwiatem. Idź do diabła, Kavita! Twoja miłość była złudzeniem. Matka Teresa i ja